Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 1. Dzisiaj sobie pokończymy już większość questów, ale najpierw pogadamy z Kalksteinem. Skandaliczne! Już trzeci raz nie uznali mojej przepustki. Co cię tu sprowadza? No właśnie, ponoć potrzebujesz krwigula. Ponoć potrzebujesz krwigula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. No i dobra. Zadanko skończone, to lecimy do następnego. Ze względu na to, że nie działały te kapliczki, musimy jeszcze porozmawiać z czarownicą. Więc... gadamy. Abigail. Czego chcesz? Powiedz mi tak... Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. No myślę, że mamy, więc pogadamy z nią od razu. No właśnie, nawet było napisane na dole, że mogę już wracać do wiedźmy. Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Czego chcesz? Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź 2 uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się 3 razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie wiedźmiej magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Wrócę tu za jakiś czas. No dobra, to za jakiś czas do niej wrócimy, a na razie lecimy odebrać kolejne pieniądze za zlecenie, które zrobiliśmy dla wielkiego łowczego. No, jest i on. Stoi. Dostał zlecenie na potwory i stoi, nic nie robi. Witaj. O, potworze z nad jeziora. Mam łeb. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Bywaj. No dobra. Cię. Jeszcze jakieś zlecenie miałem do oddania. No właśnie, do wielebnego po nagrodę. No to lecimy do niego. Jeszcze po drodze sobie przypomniałem, że gdzieś tutaj za tulipany sprzedaje się wieśniaczka. Tylko nie pamiętam, która to była. Ona była chyba gdzieś tutaj przy tych domkach. Zaraz zobaczymy. No stoi tam jakaś. Nie wiem, czy to jest jakakolwiek, czy to jest po prostu jedna konkretna. Chodź tu. Cześć, zapiszemy sobie na szybko. Chodź tu. Ojej. No to nie ta. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś. Która to będzie w takim razie? Stary wieśniak to nie, stary wieśniak, żebraczka. Żebraczka, wieśniak, wieśniak, wieśniak. No to gdzie ona będzie, ty? No tu są jeszcze jakieś wieśniaczki, pogadamy sobie z nimi. Może to w którymś domu. Ciężko powiedzieć. Nie jestem taka jak myślisz. Trzymaj się z dala od tej suki. Alvin to przybłęda. No te nie. Ja go lubię. No dobra, no to... to szukamy dalej w takim razie. No dobra, sprawdziłem na internecie. Ona powinna stać tutaj dokładnie przed tym domem. Zaraz obok wioski.
Ale widziałem, że tu jakaś stoi za domem. Może to będzie ta? Jak to boli. Ojej. To nie jest ta. Może w domu jest? Która jest godzina? 17. No to nie wiem. No jest tu jakaś wieśniaczka w środku. Ojej. Ale to nie jest ta. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Ojej, ojej, no tak, pewnie, że tak. Ciekawe, że jej tu nie ma. O, może to ty. Sąsiad znowu. No może braczka raczej nie. No właśnie. Podróżny. Dobra, tam. Biedna dziewczynka raczej nie. Idziemy do Wielebnego w takim razie. Jakiś biedny chłopiec. No ta milicja mnie nie bije. Nie wiem, zabiłem ich, ale jakoś nie czułem się urażeni z tego powodu, także spoko. Mieszczanin, mieszczka. Chodź tu, Wielebny. Mów szybko. Mówię szybko. Chciałbym pochować. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będzie w sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. No jaki miły. Rozpadający się sarkofag. Sarkofag. Jakoś tak. Słyszałem, że Kościół Wiecznego Ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem. Jeśli tylko potrafisz to udowodnić. No, potrafię jeszcze jak. Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Czekam na zapłatę. Nagroda jest twoja. I niech wieczny ogień cię oświeci. No, dobra. Zapiszę sobie, bo z tego co pamiętam, tutaj nie jest bezpiecznie w tych podziemiach. Kaplica. Szafka. No, jakieś oreny, spoko. Ołtarz. Co masz na ołtarzu? Wino białe z Buchler. Okej. Dobra, schodzimy na dół. No nic tu nie ma jednak. Coś musiało mi się pomylić w takim razie. Pochowamy seziomka. O nie! Pamiętasz mnie, biały wilku? Pamiętam. Ścigałeś mnie. Ty i twój upiorny orszak. Nigdy nie przestałem, chociaż używasz złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Wiedźminie, jednym jesteś ty, drugim jest... Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał, wilku. Endranwa, suwleotufle. Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego, igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty, drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć, więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. O nie! Kurde. Dawaj, zmieniaj broń. Nie wiem, czy to będzie to. Nie wiem, czy ten miecz w ogóle wziąłem, co trzeba. Ale dajemy radę. Dobra. Bijemy go. Co, myślał, że z zaskoczenia jak mnie weźmie, to będzie miał szansę? Ty, ale zaraz mnie zabije. No nie wierzę. Co za człowiek? A co za duch? To wczytaj, no. Dobra, pominę wam tą rozmowę, bo nie ma sensu, żebyście na nią patrzyli znowu. No i dobra, leży tam. Nie ma takiego bicia.
Nie zostało mi za dużo zdrowia, ale leży. Jest czerwony meteoryt. Proszę bardzo, będziemy mogli sobie... Jeszcze dwa znajdziemy, będziemy mogli sobie lepszą broń zrobić. Ale zanim znajdziemy jeszcze dwa, to jeszcze trochę. Dobra, mamy mało życia. Fajnie by było coś zjeść. Czy zostawiłem sobie coś do zjedzenia? Miałem jakiś chleb. O, tu mam chleb. Dawaj. Dobra. Idziemy stąd. Coś muszę z tobą pogadać jeszcze? Mów się. Do Dobra, zobaczenia. Nieważne. Idziemy w takim razie do Leuwardena powiedzieć mu, że pochowaliśmy mu ziomka. A po drodze wydaje mi się, że stoi tu ta wieśniaczka, której szukaliśmy. Powinnam wydoić krowę. Powinnam wydoić krowę. Powinnam wydoić krowę. Albo nie. Jak nie urok. Dobra, jesteśmy przed karczmą. W międzyczasie się jeszcze wyspałem. Poszukałem tej wieśniaczki, ale nie mogłem jej znaleźć. Ale wyczytałem na internecie, że jak jej nie ma, to może w trzecim akcie będzie można ją jeszcze znaleźć. I znalazłem jeszcze babcie, które mają do nas zadanie, ale zaraz sobie załatwimy, tylko pogadamy z Leuwardenem. Jakieś wieści? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do Wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak, oto twoje 200 urenów. No i dobra, to mamy załatwione. Zdobyliśmy jeszcze level gdzieś tam w międzyczasie, nawet nie zauważyłem kiedy, więc pójdziemy sobie rozdać tutaj atrybuty do ogniska i od razu zrobimy białą mewę, no bo właśnie do tego zadania, co go znalazłem, jest potrzebna biała mewa. Wydaje mi się, że to zadanie źle się skończy, bo tam jakaś babka mówiła, że o, daj mi dla syna, słyszałem, biała mewa, macie dobry taki. A, tylko nie mam alkoholu chyba, co? No chyba to chodzi, że nie mam alkoholu. Dobra, to Wiedźmin, wstawaj stąd. Idziemy szybko po alkohol. No i dobra, mamy alkohol. Mam nadzieję, że będziemy mogli już zrobić tą miksturę. To możemy zrobić, dobra. Tworzymy białą mewę. No nie zakładam, żeby to się dobrze skończyło, bo wiedźmińskie eliksiry są dla wiedźminów, a nie dla ludzi. Ale przyniesiemy jej jak chce. Dobra, mamy 6 talentów do rozdania. To w ogóle dwa levele gdzieś tam wbiliśmy po drodze. W takim razie weźmiemy sobie tutaj atak wszędzie. Najpierw na srebrny. Tu już mamy. To mamy na pewno. To mamy, jeszcze jeden został. Do siły coś możemy? O, no to jest po alkoholu. Atak, unik. Atak, unik. Odbijanie strzał, parowanie. Wytrzymałość, może życia więcej, co? Energia, jakieś odporności, upojenie alkoholowe. Okej, okay. Dwa razy dziennie, odporność na zatrucie, regeneracja energii. Regeneracja energii nie byłaby zła w sumie. Inteligencja. Nie musiał ich spotkać w grze, pozwala przyrządzać oleje. Może któryś znak. Chociaż kurde, nie jestem tego taki pewien. Precyzyjne trafienie. Powalenie. Ból, obrażenia? Gdy przeciwnik jest oślepiony. Tutaj krwawienie. Ooo, 50% pod wpływem podpalenia przy mocnym ataku, no to będzie można sobie igni robić, podpalać przeciwników, dawaj. Elegancko. Tym bardziej, że czeka nas dosyć mocna walka z przeciwnikiem zaraz. W krypcie, tam będzie ghoul taki ciężki do zabicia. A poza tym w ogóle te gule są twarde. No dobra. To lecimy tam do tej staruszki. O! Znalazłem tą wieśniaczkę, o której mówiłem. Witaj, przystojny nieznajomy. To pierwsze miłe słowa, jakie usłyszałem w tej okolicy. Lubię przyjezdnych. Taki jeden zawsze obsypywał mnie kwiatami. Tak, i my jej damy tulipany i to będzie ostatnia karta, jaką możemy zdobyć w tym akcie. Tulipany. Takie jak od mojego ukochanego. Powtarzał, że jestem najpiękniejsza. Uważasz, że jestem ładna? Chodźmy w jakieś przyjemniejsze miejsce. Opowiem ci, jaka jesteś ładna. No i mamy. Dobra, no to w tym akcie już nie musimy szukać kart. Znaczy szukać.
Znaczy, jeszcze jedna jest karta do zdobycia, ale ona jest fabularnie, więc jej nie ominiemy na szczęście. A na razie tu gdzieś była ta staruszka, ale nie widzę jej teraz, żeby tu stała. To dla kogo ja zrobiłem ten... Aj, dziadostwo, dobra. Może jak będziemy wracać, to tu będzie stała. Może ty chcesz? Nie chcemy tu takich jak ty! No dobra, idź stąd. No, trudno. Dobra, został nam jeszcze jeden ziomek, żeby zrobić u niego questa i on powinien stać gdzieś przy tych domkach. Ten kupiec Haren, tak? Jakoś on tak miał na imię. Tajemnica, nie. Powinienem udać się do Harena. No właśnie, on chyba gdzieś tutaj stał, z tego co pamiętam. Albo w którymś domu był. Kurde, powiem wam szczerze, że nie pamiętam, ale nie spotkaliśmy go, więc raczej gdzieś tutaj w domu będzie którymś. Nie wiem, czy tutaj byłem. Tutaj takie jakieś opryszki tylko i zabijaki. No dawaj wszystko. Przeszukamy sobie, czemu nie? Co macie w piwnicy? Beczki. Dawaj. O, jakieś oreny. Proste, że tak. Dawaj, kurczak. Kurde, no w którymś z tych domów on jest, z tego co pamiętam. Mam nadzieję tylko, że się nie mylę. Chyba, że on tu wieczorem jest, ale to wieczorem mi się nie wydaje, żeby on tu stał. Pokaż mi następny dom. Tutaj możemy wejść do tego w ogóle? Chyba z tamtej strony jakoś może? O! O jest! Dom Harena. Proszę bardzo. Jest. Harenbrog. Najpierw cię okradniemy, kumplu. Dawaj z szafy jakaś książka. Już mamy przeczytaną. Tutaj sobie jakieś... Podnieśliśmy mleczko prawdopodobnie. Dobra, zapisujemy. Gadamy. Powitać, powitać zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię wielebny. No oczywiście, że tak. Oczywiście. Jakoś ci nie wierzę. O, ty dziadu. Patrz, co mam na palcu, o. I co teraz mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Symbol wiecznego ognia. Musiałeś dostać go od wielebnego. Przysłał mnie wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy wiedźmina. Nocą z rzeki umarli wyłażą. Upiornym zimnem od wody ciągniasz. Ciarki przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nie pożałuję. Pomogę ci. Ale za informację o salamandrze oraz 100 orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki, nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem rzeki. Wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. Wiedźminie? Żegnam. No i dobra. Skoro musimy ich tu szukać po zmierzchu... Gdzieś tu chyba ognisko było, co? Jest i ognisko. W takim razie poczekamy sobie do nocy. 13 godzin. Zobaczymy się z tymi utopcami. Twarzą twarz, mieczem w pazury. Wstawaj, wiedźmin. O, już tu jakieś szczątki leżą. Okej, daj mi to i to. Nie potrzebuję więcej pudełek z kośćmi. No i są mi utopce. Dawaj miecz. Geralt. To jest ten, co trzeba? Nie, to nie jest ten. Czy to jest ten? Kurde, nie wiem. Dobra, tam jakieś utopce, to nie będzie problem przecież. Zaraz je tu porobimy. Elegancko. Jeszcze tam są, ale najpierw sobie zbierzemy szczątki tutaj. Aj, kurde, no spację kliknąłem, żeby skoczyć. Zbieraj szczątki.
jakoś dookoła trzeba będzie tu przejść. I dawaj tego. O, tam jeszcze wyszedł. Ale z dwoma też nie będzie problem. Geralt, przestań się tu bawić. Tylko bij go. Jeszcze wychodzą, patrzcie. Bij tego, bo tamten ucieka. O, jak do zaskoczenia wziąłem, widzieliście? Dobra. Zaraz sobie pozbieramy z nich szczątki. Będziemy mieli do alchemii. Chociaż ja tak z tej alchemii nie bardzo korzystam. Ale powiem wam zupełnie szczerze, że jak grałem na tym średnim poziomie trudności, a teraz gram na tym wysokim, to nie widzę jakiejś dużej różnicy. Naprawdę tutaj jakieś minimalne są chyba te różnice. Chociaż było napisane, że w tym trudnym trzeba jakoś bardzo używać alchemii w ogóle. A na razie nie zauważyłem, żeby była ona potrzebna. Ale może później, no na razie to jest tylko pierwszy akt. Kurde, wychodzą te utopce. Jak one tak będą wychodzić, to ja ich nigdy nie zabiję wszystkich. O! Skoro już o tym mówiłem. Elf i krasnolud. Kedmil Hafkaren. Witajcie. Nenduan Svadgern. Nie damy się zastraszyć, Wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Wardel Nen. Wprawdzie nie jesteś Ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Ensid, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Vatgern. Jesteśmy częścią 20-osobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. No właśnie, co teraz? To jest jeden z tych takich ciężkich wyborów, gdzie musimy wybierać między ludźmi a elfami. Między ludźmi a nie ludźmi. Ja wiem, jak ten wybór się skończy, jak będziemy po ich stronie. Nie do końca wiem, jak to by się skończy, jak będziemy po stronie ludzi. No ale bierzcie te towary. Bierzcie towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafail, Vatgern. Bywaj. No i dobra. Mamy tutaj pozabijane. No ta pierwsza część będzie taka, że tutaj ciężko jest jakoś sensownie pomiędzy ludźmi a elfami wybierać, bo naprawdę niektóre te decyzje po jednej i po drugiej stronie są tak durne, że szkoda gadać. Naprawdę ciężko się z nimi zgodzić. W przyszłych częściach to będzie tak bardziej faktycznie, że jedna i druga strona będzie miała swoje racje i swoje błędy będzie popełniała. No tutaj niestety to jest dosyć czarno-białe jak dla mnie. Ale dobra, gadamy z Brukiem. Z Brugiem. Wiedźminie. Wrogiem. Zabiłem utopcę. Kości wyglądają... A, no to są te kości do gry. Zabiłem dla ciebie utopcę. A przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie elfy? Nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To Skojatel, wiewiórki, młodzi nieludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, zawiśniesz razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój towar jest bezpieczny? Nie doceniałem cię, Wiedźminie, a przy okazji... Co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem.
Oszaleli całe komando? Pod murami wyzimy to niebezpieczne. Gdyby ktoś na nich doniósł... Co masz na myśli? Wyznaczono nagrodę za głowy Skojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. Oto pieniądze. A jeśli chodzi o salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich załatwił. Żegnam. Oj, coś czuję, że to się źle skończy dla tych Skeletel. Wyglądał, jakby chciał ich wydać, pozabijać, zanieść głowy, żeby zabrać za nich nagrodę. No ale to nie nasza sprawa. My im pomogliśmy, znaczy im. Mu pomogliśmy, zabijając utopce, im powiedzieliśmy, że sobie mogą brać rzeczy. O, bestia. No i pojawiły się bargesty. Szybko je to załatwimy. O, dostałem, ty. Ej, tak konkretnie mnie biją. One są jakieś mocniejsze. Może tylko mi się tak wydaje? Kurde, nie wiem. Dosyć konkretnie od nich dostałem za całe życie. To były tylko trzy, a przecież wcześniej zabijałem już nie takie liczby bargestów. Dziwna sprawa. To może ta bestia przez to, że tutaj się pojawiła, to one też tak mocniejsze były. Dobra, to poczekamy sobie do rana, żeby już nie kusić losu. No, do południa może. Co jeszcze mamy do zrobienia? Musimy tego gula w krypcie zabić, musimy pójść do Abigail, musimy pójść do Wielebnego. Ale myślę, że to u Wielebnego to nam popchnie fabułę do przodu, więc teraz sobie podejdziemy do... No może do krypty. Czemu nie zabijemy sobie gula? No i dobra, jesteśmy pod kryptą. Zrobiłem oczywiście kota, żebyśmy widzieli cokolwiek. Łykniemy sobie jeszcze, co my tu mamy. Jaskółkę sobie jeszcze łykniemy. Coś jeszcze ciekawego? No nie widzę, żeby tu jeszcze coś było. Zgarniemy sobie tutaj... O właśnie, miejsce mocy. Odpraw rytuał, co byśmy mieli mocniejsze znaki. Przydadzą nam się teraz, wszystko nam się przyda teraz, co tylko możemy mieć. Bo to naprawdę uważam jest najcięższy przeciwnik tutaj w tym akcie. I zaraz się przekonacie dlaczego, o proszę. Widać, że tutaj kopali, tak jak mówili. Wyjmiemy sobie miecz. Na ten mocny atak i bijemy gulę. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Spróbuj go przewrócić. Dobra, leży. I dobijamy go. No idą kolejne. Na szczęście nie idzie ten imienny. Ten imienny będzie najgorszy. Dobra, stoją dwa. Dawaj ardem. Tego przewróciłeś. Dobra, dobijemy go. Kurde, kolejny idzie. Dobrze, że tego jednego nam się udało dobić dosyć szybko. No i dobrze, że tą jaskółkę wypiliśmy. No bo tutaj naprawdę dużo życia będziemy tracić. No, bij go. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I ostatni został, przynajmniej w tym miejscu. Bo oczywiście to nie są wszystkie, które tu w krypcie spotkamy. Tam przy tym imiennym też chyba będą stały jeszcze gule. Nie pamiętam jak on się tam nazywa, ale pamiętam, że będzie ciężka walka, to na pewno. Dobra, skoro skończyły się gule, to możemy sobie pozbierać z nich lód. Jeszcze sobie zapiszemy. Przebijemy się tu przez ścianę. O właśnie. Nic tu nie ma. Jest kufer. Jakiś pierścionek, koreny. Spoko. Zapiszemy sobie. Idziemy dalej. Też jakiś pokoik mały. Ciało. Sprawdźmy co jest przy ciele.
Kolejne areny, w porządku. Zapiszemy sobie znowu. O, tu już są gule. Także Geralt, wyjmuj miecz. Przebijaj się. Bijemy się od razu. Nie dajemy im czasu na zastanowienie się. Dawaj. A może niekoniecznie tak to chciałem zrobić. W kogo ten art poszedł? Geralt! Co ty zrobiłeś? Kurde, no i mogliśmy mieć jednego wyeliminowanego. On gdzieś tego arda w powietrze posłał. Dobra. Udało nam się kombosa na tym wyładować. Jeszcze. Dawaj go, Geralt. Dobrze idzie. Najgorsze jest, jak on te szybkie ataki wyprowadza, bo wtedy jest w stanie nas zaatakować faktycznie. No ale poradziliśmy sobie. Fajnie, bo nam się szybko życie regeneruje. Coś na energię jeszcze moglibyśmy łyknąć, ale nie uważam, żeby to było na razie jakoś bardzo potrzebne. Dobra, i w tym pomieszczeniu już będzie ten ghoul, którego tak się tu boję. No właśnie, było go widać przed chwilą. Ozrel. Dawaj. O, jest tu sam. W porządku. Dawaj go, Geralt. Kurde, dużo ma tego życia. Przewróć go. Nie udało się. Dobra. Była szybka pauza, bo moja kobieta do domu wróciła, ale bijemy go dalej. Jesteśmy w tym samym momencie, gdzie skończyliśmy przed chwilą. Dobra. Jedziemy z nim. Kurde, słabo, że tego arda nie mamy. Znaczy mamy, mieliśmy naładowanego, ale... O, jest bardzo mocny. O, i tak też myślałem, że nam się to nie uda. Kurde, coś trzeba na niego wymyślić. On jest najsilniejszym przeciwnikiem tutaj na tym akcie. Tym pierwszym. O, wczytywanie. O, ciężka sprawa, wam powiem. Grom by się przydał, ale już nie mam mikstur. Poza tym, jak teraz zrobię mikstury, to zmarnuję te, które już wypiłem. A rozbij tu ścianę. I poczekamy, aż mi się zregeneruje energia. No i co? Myślę, że jak będę go już zabijał, to do was wrócę. Nie będę was męczyć tą walką, bo nie wiem, ile to zajmie. No i dobra. Udało mi się go przewrócić i zabić. Przy połowie HP, jak już miał. Także elegancko. Ja też znalazłem na niego sposób taki, że po prostu jak już miałem mało życia, tak raz zrobiłem, w sumie więcej nie było potrzeby, bo udało się go przewrócić. Jak miałem mało życia, to po prostu uciekłem i on mnie nie gonił. On, tak jak go zostawiłem, tak sobie tu stał. Więc uciekłem, zregenerowałem sobie życie i energię i po prostu wróciłem do niego i go zabiłem, więc nie było w sumie jakiegoś takiego problemu dużego. Na raz na pewno byłby cięższym przeciwnikiem, ale jak tutaj udało mi się może trochę błąd wykorzystać, to też, no też poszło dużo łatwiej. Na plus, jak on nie miał pełnego zdrowia, to łatwiej go było przewrócić i dobić po prostu. Także co? Idziemy do łowczego oddać zadanie. Ale zanim pójdziemy do łowczego, musimy sobie porozmawiać z Abigail, bo przecież miała tą miksturę zrobić. Zobaczymy, czy już ją zrobiła. No trochę czasu przespałem zanim ostatnio to byłem. W sensie odkąd ostatnio tutaj byłem, więc może już będzie miała ją zrobioną. Chcesz? Kurde, te zepsute włosy. A właśnie, może coś ci sprzedamy jeszcze. Te czaszki Bargestów. To na pewno. No zawsze to 100 arenów więcej, prawda? Plus do niczego innego nam się nie przydadzą. Czarny proszek, saletra. Czy możemy to sprzedać? Możemy to sprzedać. Raczej nie będę z tego korzystał. Co my tu mamy? To już przeczytałem, to też. Dobra, czyli nie musimy tutaj nic więcej od ciebie brać. A, ten łuś sobie sprzedajmy. Gęsi smalec również. Dobra. Powiedz mi, czy ty masz tą miksturę? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alvin, wypij to. I żadnego marudzenia. Gorzkie. Mówiłam, żebyś nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie, nieludzko jakoś.
Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji! Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją, pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto, złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć, kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Może mi pomogą. No dobra. Co to za notatki? Z wykorzystaniem śladu upiornego psa. Jeden srebrny talent zapewnia po wypiciu. No to elegancko, na pewno nam się przyda. No to co? To idziemy do wielkiego łowczego w takim razie. Oddać mu głowę gula. No, panie łowczy, odwaliłem za ciebie już całą robotę, którą tu dostałeś. Witaj. Witaj. Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę. Tajemnica zawodowa. Dajcie spokój. Przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmieńcem nazywają. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? Nic. Bywaj. A to gnój. Dobra. Co nam tam zostało w ogóle? Bo już niedużo nam zostało. Została nam ta gra w kości, ludzie i potwory. Muszę iść do Wielebnego, przekazać informacje o bestii. Tu też muszę porozmawiać z Wielebnym, to muszę tego Berengara szukać. Mocniejszy przeciwnik. Dobra. No to co, do Wielebnego idziemy w takim razie. No, stoi Wielebny na ulicy. Czeka na nas. Co by tu wykombinał? Mów szybko. Gadaj, co wiesz. Odo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z Salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic ci nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedźminie. To mój warunek. Wiem już, skąd wzięła się bestia. Wiedźma ją sprowadziła? Nie. Bestię sprowadziła ludzka niegodziwość. W wiosce musiało dojść do jakiejś zbrodni. Aby zabić bestię, będę musiał dokonać sprawiedliwego osądu tej sytuacji. To ciekawa informacja. Kiedy owieczki błądzą, dobry pasterz musi nawrócić je na właściwą drogę. Inaczej pożre je wilk. Dowiem się wszystkiego i znajdę sposób, by zaradzić problemowi bestii. Muszę zebrać mieszkańców. Oto twoja nagroda, wiedźminie. 200 orenów. Zrobiłem już wszystko, czego ode mnie oczekiwałeś. Gdzie jest kryjówka Salamandry? Przychodzisz w odpowiednim momencie. Idź do karczmy. Niedawno zajęli ją bandyci z Salamandry. Ich kryjówka znajduje się w starym domu karczmarza. Olaf powinien mieć klucz. Wiedźminie. Tak? Nic. Niech wieczny ogień
świeci nad twoją duszą. Lepiej niech nikt nie wychodzi teraz z domu. Nie chciałbym, żeby ktoś postronny ucierpiał. Ta. No dobra, to idziemy do karczmy. Do Olafa. Powinienem wykonać pozostałe zadania. No ale to chyba wszystko już mamy zrobione. Co? Mamy tą grę w kości, mamy ludzi i potwory. Czyli tą salamandrę, musimy iść do karczmy. Wskaż zadanie na mapie. No właśnie, do tego zajazdu musimy sobie pójść. O, ale oddaj mi questy. Tajemnica Berengara, no to będziemy robić całą grę. Mocniejszy przeciwnik, to w następnym akcie. No i kryjówka salamandry w jednym z domów. Dobra, w takim razie lecimy. Tu jakiś przeciwnik jest w tą stronę? Tak, a nie, bo to pokazuje nam chyba quest. Dobra, to zobaczymy się w karczmie. No i dobra, co to za awantury tu są, ja się pytam. Nie, proszę, zostawcie mnie! Gołąbeczko, zaraz inaczej zagruchasz. Trzymaj łapy przy sobie, palancie! Patrzcie, jaka ostra. Tym lepiej, tym lepiej. Pamiętacie tę panienkę od Mikula, tę Ilzę? Też niezła była, tylko strasznie się darła. Haha, to kto? Też jesteś nowy? Pewnie kazali ci tu czekać, tak jak nam. Chodź, zabawimy się z tą gołąbeczką, zanim szef po nas przyśle. Ta pani jest pod moją opieką. Żaden z was jej nie tknie. A, to niby czemu? Jesteśmy tu, żeby się zabawić i nikt nam tego nie zabroni. Czyżby? Pośle cię do grabu. O, wyjmuj miecz, Geralt. Bierzemy sobie grupowy. I bijemy ich. Nie będą nam tu szani bałamucić. Dobra, zmieniaj na mocny. Dobra. Jeszcze dwóch zostało, to elegancko. Ładnie porobieni, patrzcie jak dostaję. O, nie to chciałem zmienić, chciałem na szybki wziąć. Geralt! Słuchaj, co ci mówię. Dobra. Elegancko. Nie mają szans. No to jest to, co ja mówię, że to największym przeciwnikiem tutaj to tak naprawdę był ten ghoul do zabicia. Ten był najtwardszy. No ci zbytcy przeciwnicy są dosyć miękcy. Albo mięscy. Dobra. Porobieni. Zwłoki karczmarza. O nie, to on chyba ten Olaf był, tak? Z tym kluczem. Geralt! Przybyłeś w ostatniej chwili. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tym bandytom udało się mnie zaskoczyć. Nie zdążyłam uciec, tak jak reszta wieśniaków. Zabili też karczmarza. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. To prawda. Nieźle ich poszatkowałeś. Wiesz, chyba nie będę dłużej zwlekała z wyjazdem do Wyzimy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Odprowadzę cię. Jak widzisz, okolica nie jest zbyt bezpieczna. Nie kłopocz się o mnie. Salamandry ci się wymkną, jeśli będziesz tracił czas na odprowadzanie mnie. Poczekam tu na ciebie. A kiedy będziesz kopał im tyłki, dołóż jednego kopniaka ode mnie. Nie omieszkam. Wrócę tu po ciebie, Szani. Będę czekać. Ciało kaczmarza. Sprawdzę, co ma w kieszeniach. Geralt. Pewnie, że sprawdzimy, co ma w kieszeniach. Szkoda by było, żeby się zmarnowało, prawda? Ale tylko klucz? Biedny karczmarz. W sensie nie biedny, że mi go szkoda. Biedny, że jest biedny. Co wy tu macie? Ciężka maczuga, temerski sztylet, topór żelazny. No nie widzę tu żadnego lepszego miecza. No nie chcę żadnych tam maczug używać. Wiedźmin to nie jakiś tam barbarzyńca, żeby maczug używać. No dobra. To lecimy do tych domów opuszczonych, w których salamandry mają siedzieć. I co? Trzeba będzie się z nimi policzyć. No widzę, że wszyscy pouciekali. Nawet jakiś level dostaliśmy. Ale to sobie go zaraz rozdysponujemy. Na razie lecimy robić zadanie. No, stoją już pachołki salamandry. Ciekawe, co mają mi do powiedzenia teraz. No, idzie cwaniak. Gdzie masz haracz, kolego? Jaki haracz? On się pyta, jaki haracz. Słyszałeś, Greg? Chodzi mi o dzieciaki, ćwoku. Przepuść mnie, chcę wejść do środka. Nic z tego. Jak nie masz haraczu, to się stąd zabieraj. W takim razie porozmawiamy inaczej. Dobra, oni chyba zwinni będą, co?
jeszcze nie. To pokaż ten ciężki atak. Oni unikają ciężkiego, czyli oni są ciężcy. W sensie, no, są silnymi przeciwnikami, niezwinnymi. No, no spokojnie sobie ich zrobimy. Proszę bardzo, żadnych problemów z nimi nie było. Dawaj szczątki. Jakiś sztylet, to musimy go zostawić niestety. I tu również. Dobra. Zapisujemy i wchodzimy do środka. No, patrzcie, już biją. Dawaj tu gryfa. Grupowy. Ładnie sporządkowaliśmy. Dobra, dawaj już ten zwykły. Jeżeli dwóch zostało, to nie ma problemu. No, tu herszta mamy w ogóle salamandry. No, jakie tam pachołki. Proszę bardzo. Dawaj. No są to odznaki salamandry. Ale poza tym nic ciekawego. To jakieś piwo, krzemień. Te krzemienie trzeba będzie posprzedawać albo schować, bo mamy ich mnóstwo. Tylko niepotrzebnie nam miejsce zajmują w ekwipunku. No, zbieraj Geralt. Orenny, krzemień, piwsko. Tu jeszcze jakieś szczątki. No i chyba wszystko przeszukane. Więc schodzimy na dół, tylko sobie zapiszemy. Pewnie tam będzie więcej salamandry, a mamy już dosyć mało zdrowia. Te pakunki przypominają towar Harena, które uratowałem przed utopcami. Sukinsyn handluje z salamandrą. No, pewnie, że jest ich tu więcej. Zapiszemy jeszcze raz. Wyjmuj miecz, Geralt. Może ten grupowy najpierw. Rozjebałbym coś. No, to się pospiesz, bo zaraz nie będziesz miał czasu. Długo ci zeszło, wioskowy hycnu. Twoi ludzie jakoś nie chcieli umierać. Macie coś, co należy do mnie. Nie, nie mamy. A ty pracujesz dla gwałcicieli i morderców, podobnie jak twój poprzednik. Berengar? Ten głupiec gdzieś uciekł. W czasie naszej krótkiej znajomości był bardziej rozmowny od ciebie. Zresztą nic dziwnego. Azar Javed potrafi być przekonujący. Kim jest Azar Javed? Szefem szefów i potężnym magiem. Nie tobie się z nim mierzyć. Przekonamy się. Odwagi ci nie brakuje, Wiedźminku. Przekonamy się, jak zaśpiewasz, gdy Azar weźmie się za ciebie. Powiedziałeś, że pracuje dla morderców? Jeden z tych zawszonych wsiurów, Odo, przyszedł tu kiedyś, żeby się dowiedzieć o sposób na zabicie wojownika. Powiedzieliśmy mu, że taka żałosna, zapita kupa gówna jak on może tylko śnić o walce z prawdziwym żołnierzem. Dobra, pogadaliśmy sobie. Czas na zabawę. Poczekaj! Nie wiemy, gdzie są rzeczy, których szukasz! Zabrali je prosto do bazy w Wyzimie! Nie mamy ich! Tym gorzej dla was. Graj, muzyko. Na niego, kupo! Oj, no. Kupom to niedobrze. Bo nie mamy za dużo zdrowia. No właśnie. Oj, no i pytanie, jak to teraz zrobić? Dobra, będę musiał chyba się cofnąć. Chociaż nie, mam jaskółkę przy sobie, to nie muszę cofać się, żeby jej robić. W takim razie... Dawaj mi ekwipunek. Łykaj jaskółkę. Coś jeszcze mogę ci dać? Masz kanapkę z kurczakiem. Ale zjedz ją. No, niech będzie, no. Zapisujemy i wlatujemy w nich. Nie ma gadania, co ty myślisz? Nie będę z tobą gadał. Pomijamy wszystko, tak jest. Na niego, kupo! Dawaj mi ten grupowy. Daj mi jeszcze igni. No, coś tam oberwał. Niestety się nie podpalił. Nie dlatego, że nie mamy igni w ogóle ulepszonego. No, dawaj. Aj, kurde, mało życia mam. Znowu herszt. Ale reszta już umarła. Dzisiaj możemy się nim zająć na spokojnie, myślę. O, ten co jakąś ripostę nam tu zrobił. No, dawaj go, Geralt.
Dobra. Elegancko. Czego, Alvin? Ale fajnie machasz mieczem. Alvin, co tu robisz? Wielebny powiedział, żebym poszedł do tego opuszczonego domu i że ktoś będzie tam na mnie czekał. A to skór. Dobrze, że nic ci nie jest. Podsłuchałem, jak mówił, że zabiorą nas do Wyzimy. Do Wyzimy? A więc tam muszę udać się tropem salamandry. A teraz, dzieci, chodźcie ze mną. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej jaskini. Tamta ściana wygląda na dosyć słabą. Może dałoby się ją rozwalić. Spróbujmy. No dobra, ale w tym momencie sobie skończymy. Przeszukam sobie jeszcze tylko, co tutaj się znajduje. O kurde, dużo tu było. W tym momencie sobie skończymy. No bo też dosyć długi ten odcinek wyszedł. Ja też nie wiem, ile on wyszedł dokładnie, bo ja to nagrywam tak, że dużo wycinam. Naprawdę dużo tu jest biegania, więc z mojego w tej chwili półtora godzinnego granka to pewnie wam to wejdzie, nie wiem, za 40 minut materiału. Ale co, skończymy sobie teraz. Mamy to ognisko, więc zaraz się tu ewentualnie wyśpimy, coś ogarniemy, a na razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!